Witamy w podcaście Chrześcijańskie Q&A. Z tej strony Damian. Kamil. Tematem dzisiejszego odcinka jest takie pytanie, które... Takie stwierdzenie bardziej, które dostaliśmy od jednego z naszych widzów w komentarzach kiedyś. Um, wierzysz w Jezusa, wierzycie w Jezusa tylko dlatego, że urodziliście się w katolickim kraju, w chrześcijańskim kraju. Jakbyście się urodzili w innym, w innym miejscu na Ziemi, to, to byście nie wierzyli w Jezusa, tylko w innego. Więc dlaczego mamy wierzyć w Jezusa, który jest... Akurat tylko w tej części świata. No i oczywiście, ten yy, człowiek, który zadaje takie pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. I to jest oczywiste, że wierzymy w to, przyjmujemy to, co autorytet, który jest większy nad nami, jak jesteśmy dziećmi, nam mówi coś, to uznajemy to automatycznie za prawdę. Tak samo jak nam rodzice powiedzieli, to my to przyjęliśmy. Natomiast tak samo jak wielu. Ludzi teraz nie wierzy w ogóle w Boga, chociaż jego i w Jezusa Chrystusa, ponieważ ich, a ich rodzice wierzą, a oni nie wierzą, tak? Tak samo ilu Hindusów nie wierzy, w Buddha, ani w te, nie żyje tymi w ogóle tą filozofią, i w ogóle ilu nawróciło się na chrześcijaństwo. Bo dorośli ludzie tak po prostu nie działają, tak? Więc, y, moim zdaniem, y, to, że ktoś y, nie zmienia religii, nie zmienia swoich, y, swoich zapatrywań religijnych, to jest po prostu obojętność na te myśli, po prostu w ogóle ludzie są obojętni na religię, mają to w ogóle gdzieś tam na drugim czy czwartym, ósmym planie. Y, a po, po czwarte, ludzie też. Y, po trzecie. Czy tam po drugie, nieważne. Ludzie zmieniają autorytetu. Autorytety w, swoim, w trakcie swojego życia, tak jak mówiliśmy. Na początku jesteś dzieckiem, to dla, twoj, dla ciebie autorytetem największym jest rodzic. tak Ale w trakcie życia te autorytety się zmieniają. Później może to być jakiś kolega, naukowiec w dalszym czasie, a jeszcze ktoś inny. Tylko to jest kwestia tego, czy ty Chcesz poznać prawdę, czy tylko chcesz po prostu yy, nie wiem, przyjąć czyjąś myśl. Uważasz, że ona jest dobra, ale też nie za bardzo cię ci interesuje. Uważasz, że ona jest logiczna, ale nigdy tego nie chcesz zbadać i nie badasz, tylko to przyjmujesz i, i, i tyle, nie. Tak super. myślę, że <śmiech> <śmiech> warto dodać, że. Yy, jeżeli ktoś. Yy, no, my byliśmy wychowywani w Kościele rzymskokatolickim. Chodziliśmy do kościoła, bo tak po prostu się chodziło zawsze. Nie wiem, jak u Ciebie, Kamil, ale u nas prawie wszyscy chodzili do, do kościoła w niedzielę. No i byliśmy wychowywani w tych katolickich wartościach i jakby to słyszeliśmy. Przy czym nie wiem, czy to jest do końca pytanie też do nas, bo my jakby w trakcie swojego życia uwierzyliśmy w Jezusa, nie wychowaliśmy się w tej wierze, nie wychowali, jakby nie. To, w co wierzymy, to nie jest to, w czym byliśmy wychowywani. Czyli niezależnie od tego, gdzie kto mieszka, czy to jest ktoś na jakiejś wyspie na Madagaskarze, czy w USA, czy w Japonii, czy w Polsce, to każdy musi przejść tą samą drogę, czyli zaufać Jezusowi, odwrócić się od swoich grzechów. Jeszcze trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Chrystus w świecie, liberalnym teraz, jest przedstawiany w całkowicie innym, całkowicie innym świetle niż w Biblii jest przedstawiany i sam się przedstawia, tak? Czyli po pierwsze, Chrystus w Biblii mówi, że jego owce go znają, jego głos, i słyszą ten głos i idą za nim, i że nie wszyscy są dziećmi bożymi, tak? Tylko ci, którzy się narodzili z ducha i z wody, i którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. I w Jego jedyną ofiarę za nasze grzechy. Natomiast świat przedstawia nam Chrystusa, takiego, który zbawił wszystkich. My przecież wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi wszyscy będziemy zbawieni, albo przez czyściec, albo pójdziemy od razu do nieba i w ogóle nie ma piekła i w ogóle jeszcze kilka innych takich rzeczy, które ludzie myślą o Bogu, które są nieprawdziwe i które są powtarzane w tym świecie jako takie właśnie pewniki. A w ogóle nie mają nic wspólnego z Biblią, z Chrystusem i w ogóle, chociażby tu dzisiaj rozmawialiśmy z bratem Damianem, że ludzie myślą, że do Jezusa przyszli do żubka trzej królowie. <noise> tak, a w ogóle nie było żadnych królów tam. I jeszcze w Biblii nie ma w ogóle podanych ich imion, a nagle wszyscy wiedzą, jak mają na imię. Więc po prostu, jak chcesz, docieranie do prawdy nie polega na tym, żeby pytać ludzi. Tak, bo ludzie powiedzą to, co usłyszeli, właśnie, albo to, co już jest zakrzywione, tylko dojście do źródła, tak? Czyli do samego Słowa Bożego, do historii najwcześniejszej, jak została opisana, zgodna z tym. Tak, na przykład, yy, teraz próbuje się po prostu wyciągnąć z religii to, co jest to jakąś esen esencję, jakiś tam moralność, jakiś taki wzór moralny, pomijając w ogóle as aspekty duchowe i aspekty ponadnaturalne, e, chociażby zmartwychwstanie Chrystusa. Natomiast sam e, apostoł Paweł mówi, że bez zmartwychwstania jesteśmy głupcami największymi na świecie i w ogóle nasza wiara jest bez sensu, więc no, powiem tak, że pytanie, że wierzysz w to, w czym zostałeś wychowany, jak dążysz, jak chcesz poznać prawdę jest to dla ciebie ważne i, i śledzisz, to pójdziesz do Biblii, będziesz się interesował, a ja nie widzę tego w świecie, żeby ludzie się tym interesowali. Ludzie po prostu to mają gdzieś. W co kto wierzy, to nie jest w ogóle takie są też, że tak powiem wyświechtane, że se wiesz, to se wiesz, ale to nie jest nic ważnego, więc zostaw każdego tak jak jest, niech se wierzy w każdy, w to co se wierzy, więc to jest pytanie dobre, ale ale jak się głębiej nad tym zastanowić, to, to w ogóle nie ma żadnego, że tak powiem, sensu większego. Dziękujemy za słuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli masz jakieś pytanie, to w komentarzu na kanale Żyjesz tylko raz pod tym filmem możesz, możesz je napisać. Postaramy się na wybrane pytania odpowiedzieć, o ile będzie na to czas. Oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki. Każdy nowy odcinek naszego podcastu ukazuje się w czwartki. Można nas słuchać na YouTubie lub na aplikacjach do podcastu. Za dzisiaj oczywiście bardzo dziękujemy i z Panem Bogiem. Z Bogiem.